Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do nowej serii, gdzie będziemy zajmować się przeróżnymi gazetkami, magazynami z zestawami LEGO. Myślę, że ta seria Wam się spodoba. Mamy zamiar zrobić taką troszkę dłuższą serię. Będzie w niej dużo nowości, jak również i starszych gazetek. Nie tylko te, które są na przykład z tego roku, ale również ze starszych lat. Zapraszam do oglądania nowej serii z LEGO Star Wars. Mamy tutaj taki magazyn. Zobaczymy, co w nim jest ciekawego. Cenka 14,99. Taka przeciętna cena. Jak na magazyn, no troszkę słabawo, troszkę słabawo. U mnie ten magazyn był lekko felerny, czyli nie miałem fryzurki, dlatego chopka. Dostajemy dwa takie lutki. Dwa takie lutki dostajemy. Dostajemy dwa takie lutki. Tu mam jednego. Taki ludek. Z takim pistoletem. Elegancki. I tu mam drugiego ludka. Z takim pistolecikiem. No ten jest fajny, kompletny. No ten niestety nie miał fryzurki u mnie, ale ogólnie powinien mieć taką czarną fryzurkę. I co my tu mamy jeszcze w tym magazynie? Tutaj saszetkę. Saszetkę z kartami, ale karty są. Karty są tutaj ninja jakieś, czy coś takiego. Nie Star Warsy, tylko ninja. Coś takiego. Tak. I co mamy dalej? Mamy dwa plakaty, czyli jeden plakat z dwóch stron, nie? Tak by to było. Dobra. Mogę Wam pokazać tą gazetkę, co tutaj w niej jest. Więc mamy tutaj taką, no tak, z grubsza, nie będę Wam wszystkiego pokazywał, żebyście wiedzieli. Tutaj mamy te komiksy. Coś takiego. Skupcie się na oglądaniu, ja Wam tam nie będę dużo gadał. Ciekawe, co tu jest. Zeskanuj i sprawdź. Jakiś kanał na YouTubie. Możecie sobie sprawdzić, co tu dalej mamy. Te komiksy do poczytania. No fajne, takie o Lego. Różne historyjki. Dochodzimy do środka. I tutaj powinien być plakat. U mnie plakat jest wyciągnięty. I już Wam go pokazuję. Mamy coś takiego. O, tak do góry nogami. Nie wiem, czy będzie się dobrze widzieć. Taki plakat. To jest jedna strona. Obracamy. I tu mamy taki plakat. No plakat jest wielkości tej książeczki, nie? O, wielkości książeczki jest plakat. Więc taki, myślę, dość fajny plakacik. Tutaj mamy jakieś zabawy. Jakiś chyba, nie wiem, jakieś gry, czy coś takiego. Więc można sobie porozwiązywać, labirynty. Więc też tak te do zabawy różne rzeczy są. Więc można tutaj pooglądać. Tutaj macie różne jakieś klocki, jakieś myśliwce porobione, coś takiego. Idziemy dalej. Jakieś łamigłówki, rebusy, jakieś tutaj zadania do wykonywania. Coś takiego. Więc ogólnie mi się zdaje fajnie. Tutaj mamy kolejny komiks. Więc nie wiem, czy dacie radę poczytać, czy byście musieli przybliżać, czy dacie radę tak to poczytać. Chyba nie, no. Ale tak to działa. Tutaj mamy jakieś rysunki. Tutaj jakieś już lekramy. Aha, tu już są lekramy innych magazynów, co w nich może być. Tutaj ninja, że już sprzedaży. No oczywiście takie jak można by powiedzieć, lekramy nas na sam koniec nam dają. Jak praktycznie w każdej książeczce, nie, że muszą być jakieś lekramy czy coś takiego, no to nam dają. I tutaj jest, jaki jest następny, na przykład z jakiejś, tu jest akurat Lego City.
dostępny w sprzedaży magazyn. Tak to wygląda. Powiem tak, ten, czy bym chciał ich więcej kupować, no tu są figurki, czyli mieć dużo tych samych figurek. No, z tym bym sobie podarował, żeby ich więcej kupywać, bo z tych figurek, no chyba, że figurki się tam chce ktoś bawić. Co tutaj miałem? Dodatkowo, przesuniemy sobie to, była taka książeczka. Przybliżymy. Taka książeczka tutaj z kartami, o coś tam o kartach, coś tam takiego. Jak grać chyba. Nie wiem, nie czytałem tego nigdy, więc nawet nie wiem, co to jest. Taka książeczka była w kartach. Więc zostawiamy. No i miałem w tym tak. Jedną. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć takich kart było w tym zestawie. No myślę, że fajny zestawik. Karty, jeżeli ktoś zbiera ninja, coś tam. Nie wiem, czy te karty idzie łączyć, na przykład Star Wars, coś tam inne, żeby sobie zagrać. No takie tutaj karty były. Tu jest ta nasza gazetka. To mamy tak. Karty, gazetka. Te dwa. Tutaj ładnie, fajnie, nie chcą stać. Te dwa ludziki. No i to wszystko mamy w tej gazetce. Oczywiście gazetki są nowe, zafoliowane, więc w tych gazetkach widzicie, co jest w środku. Macie tu zwykle napisane cenę, zawsze wiecie, macie tu na rogu, więc możecie sobie przesunąć tą saszetkę. Oczywiście to jest zapakowane w saszetkę. Te ludziki nie leżą tak luzem, tylko są na przykład, o tu wam pokażę z innego, nie są w takiej saszetce zapakowane, więc nie miałem możliwości zobaczyć, czy tam jest ta fryzurka, czy nie. No akurat nie było. Jeśli może bym to teraz na filmie otwierał, to bym mógł to zareklamować, ale tak, to nie ma takiej możliwości zareklamować u producenta. W sumie u wydawcy, nie? Musielibyście wydawcy szukać i próbować. Ale jeżeli to nie było u nich kupione, no to też może być problem. No nie wiem, jak się wam gazetka podobał, filmik z gazetki. Komentarz mile widziany, łapka w górę, subskrypcja. No i do zobaczenia. Cześć wam.